Jeżeli świat ogarnął chaos, to zrób sobie koktajl i patrz, jak płonie. Siemanko z warszawskiego El Koktela po krótkiej przerwie. Sytuację mamy, jaką mamy, no i trzeba powiedzieć dyplomatycznie, że nie jest kolorowo, ale żeby trochę umilić sobie ten chaotyczny czas, zapraszam Was na kolejny odcinek drugiej serii 50 sztosowych koktajli. W dzisiejszym odcinku teleportuję się do pięknych czasów, bo jeszcze przedwojennych, do Nowego Orleanu, gdzie zaprezentuję Wam jeden z najbardziej rozpoznawalnych nowoorleańskich koktajli, czyli Vicaré. Za jego kreację odpowiada Walter Bergeron, który stworzył go około 1938 roku, pracując jako szef baru Carousel Bar, który mieści się w hotelu Monteleone, właśnie w Nowym Orleanie. Do koktajlu zaraz wrócę, ale chciałbym tutaj nadmienić, że Carousel Bar to nie jest żadna metafora, że po alkoholu będzie ci się tak kręciło w głowie jak po karuzeli, tylko faktycznie to jest bar karuzela, gdzie co 15 minut przekręcają tą karuzelę i zmieniasz pozycję czy fotel o jeden. A jak to w ogóle wygląda, no to musicie na pewno zobaczyć. Natomiast spójrzcie na to zdjęcie i zobaczcie, jaki mają rozmach. Teraz nie wiem, czy nie przyćmiłem samego koktajlu, ale wracając właśnie do Vicaré, ta nazwa po francusku oznacza po prostu stary plac, stare miasto, no można powiedzieć stary rynek. I to właśnie chodzi o ten rynek, przy którym znajduje się hotel Monteleone przy majestatycznie nazwanej ulicy Królewskiej. No i fajnie, jak każdy z nas ogarnął już, że jesteśmy biedni i biedni zginiemy, to ja dla osłody zrobię dla Was ten przepyszny koktajl. Do roboty! Vicaré to koktajl mieszany, potrzebujemy więc naszej szklanicy, do której wlewamy po kolei 30 ml whisky żytniej, 30 ml koniaku, 30 ml słodkiego czerwonego wermutu, 5 ml, takie na oko 5, likieru Dom Benedictin, 1 łyżkę mogę już zostawić, bo i tak mi się przyda. A finiszujemy składniki odrobiną angostury oraz esencjami peychaud. Teraz wystarczy delikatnie wymieszać, żeby połączyć składniki. I to już wiadomo, że to będzie przepyszne. Ale jeszcze to schłodzimy i rozwodnimy, dodając lodu oczywiście. I mieszamy około 15 sekund, takie umowne. Wyśmienite, moi drodzy. Nasz koktajl będziemy przelewali do krótkiego szkła, wypełnionego kośćmi lodu. A całość dekorujemy skórką cytrusową. I proszę bardzo. Gotowe. Vicaré. Ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Ulala, mon chéri, sacré bleu, uchodźcy sommelier. Ale to jest koktajl. Koniak oraz whisky żytnia, no, zachowują się tutaj jak bracia z innej matki normalnie. I całość oczywiście wspierana przez wermut, przez Don Benedictin, ziołowość, bitersów. No, dla mnie czad, wcale się nie dziwię, że to jeden z najbardziej popularnych nowoorlańskich koktajli. Kochani, warte spróbowania dla miłośników mocniejszych smaków, wyrazistych. Strzał w dziesiątkę, po prostu. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za Waszą uwagę i przede wszystkim to chciałem Wam powiedzieć, żebyście o siebie dbali, żebyście uważali, byli rozsądni,
A jak już to zrobicie, to śmiało możecie zasubskrybować kanał albo oglądać więcej filmików. Życzę Wam dużo zdrowia i do następnego mieszania!